13, wydał wstępną decyzję. Who are you? I am Gerstar! I am Gerstar! ...ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów. And this is my dog! ...powinny zacząć obowiązywać natychmiast. Następnie zorganizowana zostanie rozprawa, podczas której Polska i Komisja Europejska będą mogły przedstawić swoje racje, a później sędziowie Trybunału Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję. Od postanowienia w sprawie środków tymczasowych nie ma odwołania, a zignorowanie tego postanowienia grozi karami finansowymi. W przypadku Białowieży było to minimum 100 tysięcy euro dziennie, ale kary nie były naliczane, bo wycinka została wstrzymana. Orzeczenie w sprawie środków tymczasowych nie będzie przesądzało o ostatecznym wyroku w sprawie skargi Komisji na Polskę dotyczącej naruszenia unijnego prawa. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. Polski rząd uważa, że skarga Komisji Europejskiej była bezzasadna, bo sędziowie mają gwarancję niezależności i niezawisłości. Rząd podkreśla też, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich i że w wielu unijnych krajach obowiązują podobne regulacje. Północ, południe. Who are you? Who are you? I am Gerstor! I am Gerstor! ...i widowisk teatru telewizji. Zofia Posmyszy-Piasecka otrzymała z rąk prezydenta Order Orła Białego. Wręczając to odznaczenie, Andrzej Duda podkreślał znaczenie danego przez nią świadectwa okrutnych czasów II wojny światowej, gdy była więźniarką niemieckich obozów. Chciałem pani bardzo serdecznie podziękować w imieniu Rzeczypospolitej za to, że przetrwawszy podzieliła się pani i dzieli się pani od tylu lat świadectwem, ale bardzo specyficznym, takim niezwykle ludzkim, wolnym od nienawiści, patrzącym w człowieka do jego głębi, do jego sposobu pojmowania świata i sposobu patrzenia na ten świat. Zofia Posmyszy-Piasecka urodziła się w 1923 roku w Krakowie. W czasie okupacji była zaangażowana w działalność konspiracyjną. I am Gerstor! I am Gerstor! ...koncentracyjnego Auschwitz, gdzie była ofiarą eksperymentów pseudomedycznych. Zofia Posmyszy-Piasecka była też więziona w karnej kompanii w Budach, w obozie Ravensbrück i jego... Gerstor! Gerstor! ...mówiła dziś, że jest to dla niej tak niespodziewane, że wydaje się być snem. To jest chyba wszystko nierealne. Jak to mogło mi się przydarzyć, że Oświęcim, który wydawał mi się być końcem mojego życia, w jakiś inny sposób je zapoczątkował. Po wojnie Zofia Posmyszy-Piasecka wróciła do Polski i osiadła w Warszawie. Była związana z Polskim Radiem, gdzie współtworzyła powieść radiową W jezioranach. Rozgłosy przyniosło jej słuchowisko radiowe Pasażerka z kabiny 45, na podstawie którego powstał film, książka i opera. I am Gerstor! Instytut Pamięci Narodowej uruchomił specjalny serwis internetowy poświęcony KL Auschwitz-Birkenau. Ta inicjatywa wiąże się z 75. rocznicą oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady przez Armię Czerwoną, który przypada 27 stycznia. Wtedy obchodzone jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Uruchomienie serwisu internetowego OKL Auschwitz-Birkenau nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To dzień, w którym wspominamy miliony ofiar. Symbolem tego mordu na Żydach z całej Europy jest Auschwitz, ta największa fabryka śmierci. Mówi prezes IPN Jarosław Szarek i wyjaśnia, że na stronie znajdują się najważniejsze informacje o KL Auschwitz-Birkenau. Jest jedna z wystaw elementarnych do pobrania w języku polskim, w języku angielskim. Też informacje o śledztwie prowadzonym przed laty przez Instytut Pamięci Narodowej, a nadto teka edukacyjna z podstawowymi materiałami do wykorzystania w szkołach. W serwisie zostały też zamieszczone m.in. biogramy i zdjęcia niemieckich zbrodniarzy z KL Auschwitz-Birkenau. Serwis będzie dostępny pod adresem ipn.gov.pl. Witold Banach, Polskie Radio.